Przyjąłeś propozycję udziału w eksperymentalnym programie, którego uczestnicy trafią na różne planety Układu Słonecznego, by ustalić, jak tamtejsze warunki wpływają na człowieka. Jako ochotnik postanowiłeś poświęcić badaniu całe swoje życie. Masz 25 lat, a twoim celem jest Merkury. Twój kolega Romek ma 45 lat i będzie stacjonował na Plutonie. Nina, lat 18, wybierze się na Jowisza. 65-letni Jurek poleci na Marsa, a Weronika, twoja rówieśniczka, zostanie wysłana na Neptuna. Każdy z was otrzyma specjalny preparat chemiczny, który wydłuży wam życie do czasu, aż spotkacie się ponownie. Znajdujecie się już na platformie startowej i jesteście gotowi do lotu. Każdy z was zajął miejsce w kokpicie własnego promu kosmicznego, który zabierze was prosto na przydzieloną mu planetę. Choć Merkury leży bliżej Słońca, to wcale nie jest tam najgoręcej. Ten zaszczyt przypadł Wenus. Jest za to planetą, która najszybciej okrąża naszą gwiazdę. Na Ziemi rok trwa 365 dni. Na Merkurym trzeba czekać tylko 3 miesiące do następnego Sylwestra, a konkretnie 88 dni. Dla twojego zespołu radykalnie zmieni się pojęcie czasu. Część teorii względności Einsteina zakłada, że na czas może wpływać przyspieszenie i nie upływa on jednostajnie. Dla obiektów w ruchu zdaje się on przemijać wolniej niż dla nieruchomego obserwatora. Na czas wpływa też przyciąganie grawitacyjne. Im bliżej wielkiej masy o silnej grawitacji, tym wolniej płynie. Ludzie nie są w stanie tego odczuć. Naukowcy oszacowali, że po 79 latach ta różnica wynosi około 90 miliardowych części sekundy. Natomiast na innych planetach o różnej sile przyciągania te różnice mogą już być zauważalne. Astronauta Scott Kelly wybrał się kiedyś w kosmos, a jego starszy o 6 sekund brat bliźniak został na Ziemi. Kiedy Scott powrócił, różnica wieku między nimi zwiększyła się do 6 sekund i 5 milisekund. Przybyłeś do swojej bazy i się rozpakowujesz. Przez okno widzisz rozległe pustkowie. Na zewnątrz temperatura wynosi prawie 430 stopni Celsjusza, a w nocy spada do minus 180. Dzieje się tak, ponieważ Merkury nie ma atmosfery, która mogłaby zatrzymywać ciepło i ogrzewać planetę jak pustynię. Pole magnetyczne więzi słoneczne wiatry, które tworzą silne tornada gorącej plazmy. Zdążyłeś się już zadomowić i ułożyć na półce swoje ulubione książki science fiction, kiedy nagle Ziemia zadrżała, a kilka przedmiotów spadło na podłogę. Na powierzchni Merkurego znajdują się aktywne płyty tektoniczne, które wywołują trzęsienia Ziemi. Trzeba będzie się do tego przyzwyczaić. Udaje ci się nawiązać wideorozmowę z pozostałymi członkami zespołu i wymienić pierwszymi spostrzeżeniami. Romek stacjonuje na Plutonie, miliardy kilometrów od ciebie i ma najgorszy zasięg. Pluton to planeta karłowata i jedno z najzimniejszych miejsc w Układzie Słonecznym. Temperatury sięgają tam minus 240 stopni Celsjusza, więc Romek raczej nie wychodzi na zewnątrz. Bierze kamerkę w dłoń i pokazuje wszystkim widoki za oknem. Jego bazę otaczają góry pokryte metanowym lodem, których wysokość przekracza 3000 metrów. Pluton potrzebuje 248 lat, żeby okrążyć Słońce, co znaczy, że Romek najdłużej będzie czekał na imprezę sylwestrową. Żaden człowiek nie przeżyłby tyle czasu na Ziemi, ale dzięki preparatom chemicznym dla was stało się to możliwe. Romek będzie musiał czekać 90520 ziemskich dni na nowy rok, ale z powodu grawitacji może starzyć się o wiele wolniej niż ludzie na Ziemi. Kiedy skończył oprowadzać wszystkich po swoich włościach, głos zabrała najmłodsza uczestniczka eksperymentu, Nina. Pokazała wszystkim, jak urządziła się na Jowiszu, największej planecie Układu Słonecznego. Jest ona tak wielka, że zmieściłoby się w niej 1300 ziemi. To jak 1300 winogron w porównaniu do piłki do koszykówki. Pomimo swoich rozmiarów, planeta potrzebuje zaledwie 10 godzin, aby wykonać pełen obrót wokół własnej osi, a zatem dni na Jowiszu są znacznie krótsze niż na Ziemi. Nina oprowadza was po swojej bazie, która przypomina plac zabaw z różnymi atrakcjami. Budynek jest w stanie wytrzymać potężne wichury, których prędkość przekracza 540 km na godzinę. Na szczęście twórcy eksperymentu byli na tyle rozumni, że nie umieścili bazy w wielkiej czerwonej plamie, czyli w stałym antycyklonie, który utrzymuje się na powierzchni już od ponad 300 lat. Ta charakterystyczna kropka jest dwukrotnie większa od Ziemi. Pełen obieg Jowisza wokół Słońca trwa 12 ziemskich lat, czyli dokładnie 4307 dni. Oznacza to, że Nina będzie musiała poczekać aż 24 ziemskie lata, żeby świętować 20 urodziny.
Grawitacja Jowisza jest jednak znacznie silniejsza od ziemskiej, co oznacza, że dziewczyna może starzeć się dwa razy szybciej. Wirtualna wycieczka na największej planecie dobiega końca, a oprowadzanie po swojej bazie na Marsie zaczyna teraz najstarszy uczestnik programu. Nazywa się go Czerwoną Planetą ze względu na obecny na powierzchni rdzawy tlenek żelaza. Jurek mieszka w eleganckiej i chyba najbardziej luksusowej bazie, a oprócz tego ma najlepszy widok. Przez okno widać najwyższą górę w Układzie Słonecznym. Jest mniej więcej 3 razy wyższa od Mount Everestu. Olympus Mons to także wulkan, jakby tytuł najwyższej góry mu nie wystarczył. Pełen obieg Marsa wokół Słońca trwa 687 dni, czyli nieco krócej niż ziemskie 2 lata. Choć nie jest najszybszy w naszym Układzie Gwiezdnym, to i tak daleko mu do powolnego Plutona. Na Marsie panuje również mniejsze przyciąganie niż na Ziemi, ale ponieważ doba trwa tam 25 godzin, Jurek nie odczuje tak bardzo różnicy czasu w porównaniu do pozostałych członków zespołu. Weronika jest ostatnia w kolejce do oprowadzania po swojej bazie na Neptunie. Dziewczyna mieszkała wcześniej na górzystym terenie, więc najbardziej wietrzna planeta w Układzie Słonecznym nie jest jej straszna. Neptun ma skalny rdzeń, tak jak Ziemia, ale jego atmosfera nie nadaje się do życia. Planeta jest niebieska, ponieważ metan zawarty w jej wodorowo-helowej atmosferze pochłania czerwone światło. Weronika pokazuje wszystkim widok z panoramicznego okna, a wy możecie podziwiać 14 księżyców Neptuna i spowijającego obłoki. Dzień trwa tu zaledwie 16 godzin. Weronika musiałaby czekać aż 164 ziemskie lata, żeby Neptun okrążył Słońce. To 59 860 dni na Ziemi. Żaden człowiek by tego nie dożył, ale żółw olbrzymi dałby radę. Ale ponieważ każdy uczestnik przyjął specjalny preparat chemiczny, eksperyment powinien zakończyć się sukcesem. W porównaniu do Ziemi na Neptunie panuje dość silna grawitacja, więc niewykluczone, że Weronika będzie starzeć się równie szybko jak Nina na Jowiszu. Wideorozmowa dobiega końca, a ty postanawiasz zwiedzić bazę. Okazuje się, że razem z tobą mieszkają tu inni ludzie. Tak samo w przypadku pozostałych uczestników badania. Zapomniałeś już, jak wygląda Ziemia. Nie pamiętasz, jak to jest przebywać w ziemskiej atmosferze i czuć powiew wiatru muskający skórę. Ale całkiem nieźle się urządziłeś. Wyhodowałeś roślinki, a w specjalnych komorach udało ci się sklonować zwierzęta. Zupełnie zapomniałeś już, jaki był cel twojej misji. Nagle otrzymujesz powiadomienie o nadchodzącej wideorozmowie, podczas której macie zdać innym sprawozdanie ze swoich postępów. Podłączasz się i czekasz, aż pozostali też się zalogują. Mija minuta, ale nikt nie odpowiada. Minęło 1000 lat od waszej ostatniej rozmowy, ale nagle jeden po drugim wszyscy przyłączają się do konferencji. Preparat chemiczny wydłużył wam życie, ale nie oszczędził ciała. Starzeliście się więc tak samo jak na Ziemi, tylko że przez ostatnie 1000 lat ten proces był bardzo spowolniony. Niektórzy bardzo się zmienili. Romek miał 45 lat na Ziemi. Przez 1000 lat Pluton okrążył Słońce tylko 4 razy, więc teraz ma 49 lat. Gdyby mieszkał na Ziemi, miałby już 1045, a ponieważ na karłowatej planecie grawitacja jest słaba, nie zmienił się fizycznie tak bardzo, jak można by się spodziewać. Nina miała 18 lat, kiedy zamieszkała na Jowiszu i nadal jest tą samą dziarską dziewczyną, którą była 1000 lat temu. Pełen obieg wokół Słońca trwa tam 12 lat, a więc technicznie rzecz biorąc Nina ma dopiero 30 lat. Ale z powodu silnej grawitacji panującej na Jowiszu dziewczyna wygląda na 60. Jurek wylądował na Marsie w wieku 65 lat, a ponieważ rok trwa tam 687 dni, teraz ma 596 lat. Nie wygląda jednak staro. Słaba grawitacja na czerwonej planecie sprawiła, że starzał się znacznie wolniej w stosunku do czasu, jaki tam spędził. Teraz wygląda na jakieś 80 lat. Weronika, twoja rówieśniczka, która stacjonowała na Neptunie, ma teraz 31 lat. Pełen obieg planety wokół Słońca trwa 164 lata, więc kobieta nie jest już taka młoda. A ponieważ na Neptunie grawitacja jest równie silna co na Jowiszu, mocno się postarzała i wygląda, jakby miała 70 lat. Ty z kolei masz już 4147 lat, ponieważ rok na Merkurym trwa tylko 88 dni. A zatem jesteś najstarszy z całego grona, ale ponieważ siła grawitacyjna planety jest dość słaba, wyglądasz, jakbyś był dopiero po 40.